Jestem jak Globetrotter. DJ Sojna. Mamy ja AC, traktu szok. DJ Sojna. Jestem jak Globetrotter. Teraz naginam z buta jak za mało lata. DJ Sojna. To ja, wasz hiszpański operator koparki i DJ, który zaniad, a wszystko włoskie. Podjęły stopnie na dworze, a my będziemy łazić po jakimś szalonym targu. O, proszę, stadion jest. Tu Ronaldo gra, kurze w Arabii Saudyjskiej. Sprawdziłeś już, co to galęba? Tak, nie ma czegoś takiego. No tak sobie wygląda, taki regularny Dubaj bez wysokościowców. Stare miasto. Tu Maciej nalewa pysznej herbatki. To jest odrestaurowana historyczna dzielnica po to, żebyś mógł mieć wrażenie tego, jak to wyglądało kiedyś. Proszę bardzo, mamy galerię sztuki. Słuchajcie, mamy backstage. Mamy backstage. Pani nas puściła na dach. Rozmawiamy z panią o tym, jak tu kiedyś sobie ludzie radzili bez klimatyzacji. Chodzi o to, z jakich materiałów budowano naturalnych, dobrze izolujących. Plus budowano takie wieże wiatrowe, które miały za zadanie odprowadzać ciepło. To jest w zasadzie czysta fizyka. Na dole jest gorąco, ciepłe powietrze idzie do góry, wychodzi przez taką wieżę. I taka naturalna klimatyzacja. Wiesz, no, nie mieszka w Dubaju, nie? Starym, i tu nie mieszka. Yeah, this is like for culture and for tourism. Dubai culture, yes. Yeah. Kurczę, bardzo miło. Porozmawialiśmy sobie z lokalną artystką. Jakie piękne drzwi. Jest trójpołowia czapereł. Oni zatykali nos, obwijali się bandażami skrzętnie, żeby ich nic nie pożarło. Także ogólnie ciężka robota. O kurwa, rzeczywiście! Kurwa! Ała, to wszystko boli! Żebyśmy mieli to z głowy, to Zjednoczone Emiraty Arabskie to jest 7 Zjednoczonych Emiratów. Każdy z Emiratów ma swojego emira, czyli jakby swojego króla. Lust jako twór wspólne. Na przykład jak grają w piłkę, to mają jedną reprezentację z tych 7 Emiratów. Prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest gość, który jest też emirem Abu Dhabi. I Abu Dhabi jest też stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Chcę ja powiedzieć, tak. Andrzeju, nie denerwuj się. Historia pieniądza. Herbatko. Jakbym miał porównać to do wczorajszego łażenia po tym shopping mallu, to jest zachwyconość. A to jest akurat po arabsku napisane nie palić. Ja napis i teraz sobie nakręci winyl. Ja cały czas szukam swojego ulubionego smaku, choć mam ten kiwi, truskawka mi bardzo smakuje. Truskawka na torcie. Pewnie, że Chopin jest popularny w Japonii, to wiecie, ale nie wiecie, że równie popularny w Japonii jest Stefan Żeromski. O którym fani właśnie opowiada. Stefan Żeromski budował to własnoręcznie. Mieszał glinę, robił fundamenty. Budował. Tam jest latający dywan, można kupić. Nie, ten jest wolny i się słabo wynosi. Ten najszybszy. Wow. Excuse me, do you have flying carpets? Flying carpets? Flying carpets. Don't you do the best stuff? Sahri, okay, no problem. This one is flying? Yes! I believe I can fly. How do you call it? What's the name of Kanu? DJ Sojna. Kanu Tour. Na latającym dywanie w twoim mieście. Jezus, znowu ja. Oh, znowu ja. Wall of Dubai. Czyli to są mury obronne. Ale pracownia, stary. So you remember old Dubai? Can you tell me how it changed? You know, it's gone through each phase, and each phase has been just spectacular. It's just the best place to be in the world. Forward thinking, everyone is welcome. For young people like yourselves, it's the best place in the world. My name's Mike, by the way. Okay, welcome. Okay. Just been painting for 10 years. I am from New York City. So you came here from New York, and you say this is the center of the world? No, New York is still the center of the world. On Thursday, I go back to New York for 6 months. You know a guy by the name of Kenny Dope? Kenny Dope is the producer. Jay-Z and Lynn here. Okay. Yeah. And bought the second one that I made of the gorilla. Now, the second one, this is the fourth one. Beautiful. Bought the second one. He was at a Red Bull seminar here. And he said every time he and Jay-Z and Beyonce finish a record, they said they gorilla'd it. So this, the second version, this is the fourth. Okay. The second one is now to the right of the control panel in the production studio. That's a really nice story.
Ale w ogóle jakie super miejsce. Excuse me. Can we interrupt you for a second? Can you tell something about you? I've been in Dubai for 5 years. The house belongs to a local arts institution, and so all of the different houses are rented to art. I really enjoy being here. I think as a foreigner, it's a nice balance between living abroad, but also having some like more long-term security. Like visas are always an issue as an expat, and here for artists, Dubai a couple of years ago, they've put in place a new visa system for creatives that makes it a lot easier for us to, you know, picture ourselves long term. But people don't think of nature when they think of the UAE. Problem is a lot of people just think nature equals greenery. Yeah. Like nature can be so many other things. So there's the desert, obviously, but there's really beautiful mountains. So it's called the Hajar Mountain. Every time I drive through the mountains here, I always just like, they look like paintings to me, and I want to paint them. But in the photos, it doesn't look like it looks like in real life. So that's why I started wanting to paint over the photos. If you adjust it in Photoshop, it looks fake even if you get to the real colors. Yeah. So instead of trying to bring it back artificially, rather it as more of an impressionistic. This is a really nice approach. To w ogóle jest ciekawe, bo my myśleliśmy, że to jest na ścianie, a to faktycznie jak się przyjrzycie, to jest instalacja. I pani nam wytłumaczyła, że to był festiwal po prostu street artowy. Mało tego, on co roku jest i właśnie takie rzeczy sobie na nim maluje. Jest dobrze? Jest dobrze. Sałateczka, refreshing lemonade i troszeczkę pysznego chlebeczka. Będę go zjadł. To teraz pora na drugą restaurację. Szybkie halloumi, pyszne chlebeczki nam, uwielbiam. Paronka? You are welcome to Dubai. Hayakum Allah. Moje ulubione parowanie oksów. Dobra, idziemy na ten Old Ten. Jezu, jaka różnica temperatur, masakra. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Woda z takiego bajeru. Chylana butelkę staropolanki przywieziona z lotniska w Chopina. Jak pijesz, to leci koncert fortepianowy Edur. O Jezu. To dajesz kataczek, dolej jeszcze 6 litrów. Nagraj, jak dolewam. Wyczerpaliśmy zapach. O właśnie. Dobrze, że o takie rzeczy dbają. No. Napróbmy krębuszkę. Co i najara się autobusem, co zrobić? Płyniemy. Can we buy 2 tickets for Old Zouk? 5 zł na polskie, nawet nie całe. No ale generalnie płyniemy na drugą stronę. Na drugą stronę praktycznie. No, muszę pierdolnąć jakiś nieuzasadniony wybuch entuzjazmu. Wow, ale jest fajnie! Ale to niesamowite! Adam, sorry, czy ty się ubrałeś pod moją aromę? A ty założyłeś bluzkę pod kolor nakrętki. Pachnie jak cukiereczek, no. No to set sail! Numer 19 na koszulce, proszony na boisko. Wirmusen Genach, Old Market, Spice, Wood. Do cienia. Chodź za chwilę, bo gorąc. Let me explain it for you, my friend, here. What is? What is this? Saffron, call it Poland saffron. Yeah, this is saffron best quality, saffron number one. This one mixed with flour, number three quality saffron. Oh, that's Arabian fruity. This is turmeric tea. Also very fruitful. Sarka for skin allergy. This sandalwood. Ingredient of many perfumes. And what is here? Salt? No, sorry. Magic. Magic? Yes. 1 minute, I swear. Okay. Close your eyes. It's a menthol. Eucalyptus. Whoa, so strong. I'm just like after three coffees. Here are spices. Here, this is nata. Or bread. Here is chicken masala. And here this barbecue masala. Hilton spice for meat. Yeah. Arabic milk spice. Kashmir powder, okay. Garam masala. Fajne, że zmieniasz te zapachy momentalnie. No. Dobra. This is pashmina scarf, Kashmiri shawl, abaya, dresses, shoes, cushions, covers, table covers, kaftan. So much nice for men dresses. Okay. The head scarf, in the neck scarf, in the shoulder scarf. So much beautiful design. I teach you the... How to attach it, yeah, okay. Shemashi, dobre. Dobra, Lewandowski. Bedrunga. All that people, good people. You look the mirror? No. What is your name? Maciej.
Maciej. My name is Mohammad Khan, nice to meet you. No, you look like a man. You know, so this is used perfume. Oh. Arabic oil perfume, so much is nice, okay? Yeah. Some people, this one, I keep it like this. Good smell. Oh, yeah, yes, beautiful. Group photo. We make photo, man. Check pictures. Jestem szejkiem w moim mieście, wznieście ręce w powietrze. No, 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 sorry, sorry. Thank you. I have a spot. From, thank you, guys. Really. Really sorry. No, no. Thank you. Thanks. Bo nie wytrzymam zaraz! No, chcesz się poczuć jak gwiazda, żeby cię wszyscy dotykali? Bierzesz tu, dobra. Dobra, nie, nie, uciekamy. Bye! Jak się ma? Słuchajcie, nie, tam się nie da wejść po prostu. Full czas. Jak myślisz? Może się komuś to przydać. Byliśmy po drugiej stronie tego kanału i Uber kosztował 126 dirhamów, a przepłynęliśmy na drugą stronę za 4 dirhamy i 60 zapłacimy do domu. I jesteśmy 56 z Poznania. No przód. Ezoteryczny Poznań. Byliśmy u pana, niestety nie można tam było nagrywać. Ale mamy już to. DJ Sojna. To będzie okładka mojego nowego kawałka, którego jeszcze nie ma. Chciałem co sobie. Sprawdź najpierw u kogoś, kto umie po arabsku, czy to nie jest kebab. Falafel. Albo cokolwiek. Co tam, jak tam? No, kontakty DJ-skie powymieniane. O, goryl we mgle. Dawaj do goryla we mgle. To jest goryl we mgle, gdzie zielony w tle kolory drzew odgania z mory złe, prawdy meteoryt mnie. Chciałem powiedzieć, że to wszystko jest totalnie bez sensu. Wszystkie te stoiska poza jednym możecie już rzucić do gówna tylko aromaki. Dziękuję. Jak się czujesz, Adam? Jak? Po prostu w latach 60. Co się dzieje? Zobacz! Patrz co się dzieje! Czełen 8000, ten akurat ma 2% nikotyn. Bardzo fajne, słodkie, dedykowane na rynek poza Unię Europejską. W Unii Europejskiej jest dyrektywa tytoniowa, która mówi o tym, że maksymalna pojemność e-papierosa to 2 ml. Tutaj mamy dużo więcej. Aha. I w tych 2 ml możemy wyciągnąć maksymalnie 600-700 puchów. Okay. W tym przypadku mamy 8000. Przestanie działać, to ładujemy. Nasi tu byli, Burak Burger. Jak tam, Marcinku, ci smakuje? Jak nie muszę mówić podczas jedzenia, to mi będzie lepiej smakowało. Powoli nasze przygody w Dubaju dobiegają końca. Będziemy jeść ostatnią kolacyjkę z całą ekipą Aromy. Godzina 6, a my na lotnisku. Teraz będziemy iść. Po robocie z Dubaju. Ale co, konno jeździłeś? Na arabskim ogierze. Dajcie łapkę i dzwoneczek, subskrybujcie nasz kanał. O, tego jeszcze nie byliśmy. Dajcie łapkę i dzwoneczek. Wsiadamy zaraz do kajaku i lecimy. I lecimy tutaj. Koniec Dubaju. Paju baju. Będziemy się widzieć we Frankfurcie pewnie. Albo gdzie indziej. Mr. Szacha? Siema panowie. Gdzie moje złoto? Siema. Na cargo. W następnym odcinku się będzie działo. Podziwiamy beton, stal i szkło. Jestem pod wrażeniem. Ścigamy się z samolotem Dartha Vadera. Poznajemy nowych ludzi. Wbijamy się na ślub. Rozkręcamy imprezkę na targach. Odwiedzamy DJ-a 69 Beats. Robimy cruising po centrum Frankfurtu. Burdele, narkotyki. Oglądamy rajskie ogrody. Przemierzamy lokalny frankfurcki Mordor. Poznajemy lokalną kulturę.